Polskie Radio jako publiczny nadawca angażuje się w przekazywanie tak ważnych informacji, takich wydarzeń niezmiernie istotnych dla naszego i społeczeństwa, ale też takiego pojęcia tożsamościowego. Polskie Radio podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio nadawało ponad kilkaset godzin relacji, materiałów. Także i teraz przy tych zmaganiach paraolimpijczyków, to są nasi herosi, nasi bohaterowie, także będziemy bogato relacjonować. Wysyłamy tam specjalnego reportera, wysłannika, jako jedna z nielicznych stacji nadawczych, stacji medialnych. Właśnie wysyłamy reportera do Tokio, który te zmagania będzie relacjonował. Tak więc Polskie Radio jako nadawca publiczny wypełnia swoją misję tak jak należy. Paralimpijczycy pokazują, że naprawdę można przy ogromnych trudnościach, przy przeciwnościach, które często wydają się niemożliwe do pokonania, oni pokazują tę siłę. To są bohaterowie, to są herosi, to są wspaniali ludzie, którzy udowadniają codzienną, wytężoną pracą, że nie ma ograniczeń. Znaczy ten ludzki wysiłek, który wkładają w osiągnięcie takich sukcesów, są takimi drogowskazami, te postawy ich są takimi drogowskazami także dla naszego codziennego życia i naszych zmagań. Niezmiernie ważnym atutem Polskiego Radia są nie tylko relacje, które będzie można usłyszeć na antenie, ale także serwis multimedialny, specjalny, internetowy na stronach Polskiego Radia. To jest polskieradio24.pl, gdzie będzie można śledzić te wyniki, zmagania, informacje na bieżąco, które tam będziemy zamieszczać. Także bardzo zachęcam do śledzenia zarówno na antenach, jak i na portalu polskieradio24.pl.